Dzień dobry Państwu, nazywam się Lucyna Ostrowska, jestem profesorem na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, gdzie kieruję Zakładem Dietetyki i Żywienia Klinicznego oraz jestem kierownikiem Ośrodka Leczenia Otyłości i Chorób Dietozależnych również w Białymstoku. A dzisiaj mam przyjemność powiedzieć Państwu parę słów na temat wpływu otyłości na układy i narządy. I zacznę od tego, że chyba wszyscy się tu spotkaliśmy, dlatego że rozumiemy, iż otyłość to nie defekt kosmetyczny, to na pewno choroba. Powiem krótko o epidemiologii, ponieważ jeszcze dzisiaj Państwo będą na ten temat dyskutowali. Tak naprawdę 3 na 5 dorosłych Polaków ma nadwagę, a co czwarty choruje na otyłość. Natomiast zatrważającym zjawiskiem w naszym kraju jest to stale narastająca otyłość u dzieci. I tu Państwo również widzą mapę, jak to w Polsce często występuje. No, niepokojące jest też to, żeśmy zostali zaliczeni do jednego z czołowych krajów, gdzie otyłość u dzieci tak bardzo narasta. Otyłość to choroba i na pewno spełnia wszelkie kryteria choroby, dlatego że po pierwsze upośledza normalne funkcjonowanie pewnych aspektów naszego ustroju i przede wszystkim powoduje dysregulację łaknienia, co generuje nieprawidłowy bilans energetyczny, dysfunkcję hormonalną i dalsze konsekwencje. Z całą stanowczością chcę powiedzieć, że otyłość to choroba tkanki tłuszczowej i jej charakterystyczny objaw to właśnie narastanie tej tkanki, ale również objawy związane ze zwiększeniem masy tkanki tłuszczowej zarówno podskórnej, jak i trzewnej i związane stąd różne obciążeniowe choroby typu bóle stawów, niemożność poruszania się czy bezsenność, o którym jeszcze powiem, jak też szereg innych powikłań, tak zwanych powikłań metabolicznych, narządowych, o których dzisiaj mamy rozmawiać, a WHO naliczyło tych powikłań ponad 200. Wszyscy uważają, że otyłość to zaburzenie bilansu energetycznego, czyli nadmierne jedzenie w stosunku do wydatkowania. Prawda, ale nie do końca wszystko jest to powiedziane, bo nie tylko czynniki środowiskowe biorą w tym udział i czynniki hedonistyczne, że lubimy jeść, że mamy apetyt na pewne smakowite i przyjemne pokarmy, które generują relaksację, nagrodę, ale również musimy w kategorii tej choroby brać pod uwagę sekrecję tkanki tłuszczowej, sekrecję trzustki, zaburzoną sekrecję hormonów jelitowych oraz też nakładkę genetyczną, epigenetyczną i stosowane leki. W związku z tym jest to choroba złożona, wieloczynnikowa. Z całą pewnością w imieniu Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości i własnym chcę powiedzieć, że otyłość nie jest chorobą nadmiernej masy ciała i nie możemy tak myśleć o tej chorobie w kategorii masy ciała. Dlaczego nie w kategorii masy ciała? Bo na masę ciała składa się całkowita zawartość wody zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz komórkowej, masa mięśniowa oraz masa kostna. I niestety w otyłości nie mówimy o narastaniu właśnie tej lewej strony obrazka, a narastaniu prawej strony obrazka, czyli zawartości całkowitej tkanki tłuszczowej. Mamy tkankę tłuszczową białą i brunatną. O brunatnej dzisiaj niewiele Państwu będę mówiła, natomiast powiem Państwu o tkance tłuszczowej białej i jej wpływie na układy i narządy. To, co Państwo widzicie, to jest śródoperacyjny obraz podskórnej tkanki tłuszczowej, która również bierze udział w bilansie energetycznym, ale szczególnie groźna jest ta tkanka tłuszczowa trzewna, zgromadzona w obrębie jamy brzusznej i odkładająca się ektopowo na sercu, nerka, wątrobie. Tkanka tłuszczowa jako organ endokrynny została już uznana, ale popatrzmy, co ona robi. Wpływa na procesy łaknienia i sytości, reguluje równowagę energetyczną ustroju, wpływa na działanie insuliny, reguluje metabolizm glukozy i lipidów, uczestniczy w procesie angiogenezy i remodelingu naczyń, no, reguluje ciśnienie tętnicze krwi i procesy krzepnięcia oraz wpływa na procesy rozrodcze. Skoro taką pełni funkcję, będąc w stanie prawidłowego nagromadzenia, czyli w prawie takiego prawidłowego funkcjonowania organizmu, stąd jeśli ta tkanka tłuszczowa staje się dysfunkcyjna i choruje, no to wiadomo, że te procesy będą zaburzone. I stąd musimy rozpatrywać otyłość w kategorii również lokalizacji tkanki tłuszczowej. Jeśli ona jest lokalizowana obwodowo, no to mamy jakby inne zagrożenia. Mamy kłopoty z oddychaniem, bezdech senny, zaburzenie rytmu serca, zwyrodnienie kości i stawów, żylaki podudzi. Natomiast większe narażenie metaboliczne generuje tkanka tłuszczowa
trzewna i tak zwana otyłość androidalna, ponieważ mówiąc prosto, osoby z otyłością pośladkowo-udową mają niejako mniejsze, łagodniejsze ekspresje czynników prozapalnych i stosunkowo małe ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, natomiast zdecydowanie przeciwstawnie z dysfunkcją procesów kontrolujących przemianę materii, to gromadzenie tkanki tłuszczowej będzie sprzyjało chorobom układu sercowo-naczyniowego. Chcę również powiedzieć, że zarówno jedna, jak i druga otyłość, czy pośladkowo-udowa, czy androidalna, nawet nadwaga, zwiększają ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego nawet w przypadku braku zaburzeń metabolicznych, więc nie ma otyłości zdrowej, nie ma, ponieważ ona bardzo szybko powoduje remodeling tkanki tłuszczowej i gromadzenie również centralne. Mówiąc wprost, prawie 70% tłuszczu w organizmie gromadzi się w tkance podskórnej, natomiast pozostałe 30-35% to tkanka tłuszczowa umiejscowiona w okolicach trzewi, poza otrzewnowo w rejonie narządów płciowych, gruczołów piersiowych, w obrębie wątroby, trzustki czy mięśni szkieletowych. No i tak naprawdę te warstwy, które graniczą tkanki tłuszczowej podskórnej z tkanką tłuszczową trzewną, one już mają bardzo podobną funkcję, niekorzystną metabolicznie, jak ta tkanka tłuszczowa trzewna. Natomiast taką niejako ochronną metabolicznie funkcję pełni tkanka pośladkowo-udowa. Stąd mamy już możliwość obrazowania, jaką tkanką tłuszczową pacjent, że tak powiem, dysponuje albo gromadzi. I stąd możemy nawet przy gromadzeniu tak zwanym brzusznym centralnym określić ryzyko metaboliczne tego pacjenta, ponieważ mamy przy takim gromadzeniu brzusznym dwa fenotypy. Fenotyp FOTI, czyli taki fenotyp, kiedy pacjent gromadzi dużo tkanki tłuszczowej podskórnej, a niewiele tkanki tłuszczowej trzewnej, i TOFI, kiedy gromadzi dużo tkanki tłuszczowej trzewnej, przepraszam, odwrotnie. Mamy takich, które gromadzą dużo pod skórą i mało wewnętrznie, i odwrotnie, mało pod skórą i dużo wewnętrznie. I oczywiście chorować będą ci, którzy mają duże pokłady tkanki tłuszczowej trzewnej. Stąd też, patrząc na pacjenta chorującego na otyłość, chciałam Państwu powiedzieć, że tutaj musimy sobie wyobrazić, co ta tkanka tłuszczowa robi w ustroju i dlaczego ona się zwiększa w tym ustroju. To jest jakby powiązane powiązane z różnymi procesami, które dzieją się zarówno w ośrodkowym układzie nerwowym, jak i na tak zwanym obwodzie. I jeśli dochodzi do zaburzenia sygnalizacji w centralnym układzie nerwowym i mamy zaburzenia w ośrodku sytości, głodu albo w ośrodku apetytu, to wtedy pacjent będzie spożywał nadmierne ilości pokarmu. No i ten pokarm oczywiście będzie powodował, że tkanka tłuszczowa trzewna zwiększa się. Nie tylko trzewna, ale również obwodowa. Natomiast jeszcze musimy wziąć tak zwaną sygnalizację obwodową, czyli krótkoterminową, bądź też nawet jeśli chodzi o sygnalizację z tkanki tłuszczowej długoterminową, to też ważny jest pasaż tego pokarmu przez przewód pokarmowy, wydzielanie greliny przez żołądek, czy też wydzielanie hormonów jelitowych, między innymi GLP-1, które będą również sygnalizowały w ośrodku sytości, głodu, co się dzieje, czy pacjent je dużo, czy mało. No i jeszcze mamy sygnalizację drogą krwi i tutaj sygnalizację zarówno z wątroby, jak i z trzustki. No i też mamy tutaj odpowiedź tkanki tłuszczowej brunatnej, więc nie jest to tak bardzo prosto, że ktoś je dużo i dlatego gromadzi tkankę tłuszczową, bo jeszcze może być to osoba, u której już ta sygnalizacja jest tak zaburzona, że w zasadzie ona jej nie kontroluje i wtedy musimy jakby przywracać ten stan fizjologii, czyli prawidłowej sygnalizacji hormonów jelitowych, czy obniżenia greliny żołądkowej, czy też poprawy działania insuliny, zmniejszenia insulinooporności itd.
Stąd chcę Państwu powiedzieć, że w tej tkance tłuszczowej dzieje się szereg procesów, które mogą ulegać zaburzeniu. Im więcej jest tkanki tłuszczowej trzewnej i choruje adipocyt trzewny, ponieważ wchodzi w stan zapalny, tym zwiększa się synteza cytokin i adipokin zapalnych, zwiększa się synteza lipidów i uwalnianie wolnych kwasów tłuszczowych. Następuje aktywacja układu współczulnego, stąd pierwsze, najczęstsze powikłanie otyłości, to nadciśnienie tętnicze. Jest aktywacja układu renina-angiotensyna, to znowu będzie generowało nam u pacjenta nadciśnienie tętnicze. No i mamy dodatkowo obciążenia fizykalne związane z nadmiarem tkanki tłuszczowej. Idźmy dalej, jak to wygląda w naszym organizmie. Jeśli mamy otłuszczenie narządów wewnętrznych jamy brzusznej, no to przede wszystkim, tak jak twierdzę, uwalnia się nadmierna ilość skutek lipolizy wolnych kwasów tłuszczowych. One działają lipotoksycznie nie tylko na wątrobę, powodując jej stłuszczenie, ale również na trzustkę, powodując w krótkim okresie pobudzenie wydzielania insuliny, a w dłuższym uszkodzenie komórek beta i zmniejszenie wydzielania insuliny. Z jednej strony mamy działanie lipotoksyczne uwalnianych wolnych kwasów tłuszczowych, ale z drugiej strony ta sama tkanka tłuszczowa, wchodząc w stan zapalny, pogeneruje wydzielanie tych cytokin zapalnych i między innymi takich cytokin zapalnych, które będą uszkadzały tak zwany szlak postreceptorowy dla insuliny i stąd mamy pierwsze zaburzenie, jakim jest insulinooporność. I tu chcę powiedzieć, że insulinooporność jest powikłaniem choroby adipocyta trzewnego, a nie osobną chorobą, ani też jakąkolwiek chorobą. Jest to po prostu stan patofizjologiczny, który co będzie robił? On może być nasilany również pod wpływem dysbiozy jelitowej, ponieważ również tam uwalniane tak zwane LPS-y, czyli lipidowe osłonki bakterii gram ujemnych, mogą nasilać stan zapalny w tkance tłuszczowej, generować większe uwalnianie cytokin zapalnych i nasilać to właśnie postreceptorowe uszkodzenie dla szlaków insulinowych i stąd też generować dodatkowe nasilanie insulinooporności. I to się może dziać na różnym etapie, na etapie wpływu mikrobioty jelitowej na tkankę tłuszczową, na procesy stłuszczania wątroby, czy też na sygnalizację w centralnym układzie nerwowym. Podsumowując, to, co się dzieje w tkance tłuszczowej, generowanie czy nadciśnienia tętniczego, czy też uszkodzenia szlaku postreceptorowego dla insuliny, będzie generowało kolejne następstwa, czyli stany przedcukrzycowe. I tutaj, jak szacuje pan profesor Czupryniak, w Polsce tych stanów przedcukrzycowych mamy około 2,5 miliona osób. Również mamy dowody naukowe, iż wraz ze wzrostem BMI wzrasta zagrożenie występowania cukrzycy. No i kolejne cytokiny, które są uwalniane wskutek choroby tej trzewnej tkanki tłuszczowej, to również cytokiny, które będą generowały stan zapalny śródbłonka naczyniowego, jego uszkadzanie, stąd miażdżyca, stąd też zawały, udary, również zaburzenie układu krzepnięcia, zaburzenie homeostazy samej w sobie energetycznej, no i oczywiście stany zapalne, które będą się toczyły w naszym organizmie. Stąd widzą Państwo wzrost BMI, wzrost nadciśnienia tętniczego w społeczeństwie i podsumowując to, co chciałam w krótkich słowach powiedzieć, nieprawidłowy metabolizm adipocytów, hypertrofia, hyperplazja tych adipocytów trzewnych powoduje infiltrację makrofagami, zmianę w wydzielaniu niekorzystnych adipokin, tych prozapalnych. Natomiast obniżenie tych korzystnych, między innymi adiponektyny, tam dochodzi do stresu komórkowego i tego uwalniania wolnych kwasów tłuszczowych, które będą generowały zarówno następstwa w postaci zaburzeń gospodarki węglowodanowej, jak i gospodarki lipidowej oraz będą generowały zaburzenia narządowe i zaburzenia ogólnoustrojowe. Podsumowując, to tkanka tłuszczowa trzewna generuje nam z czasem oporność tkanek efektorowych na insulinę, czyli tkanki tłuszczowej, tkanki mięśniowej i wątroby. To tam dzieją się przemiany hormonów sterydowych w zrębie tej tkanki, to tam jest zwiększona lipoliza pod wpływem różnych hormonów i szereg procesów, których oczywiście nie zdążę Państwu w tej chwili omówić. Niemniej jednak otyłość generuje w ten sposób również nowotworzenie i mamy dowody na to, że wraz ze wzrostem tkanki tłuszczowej, zawartości tkanki tłuszczowej narasta zachorowanie na nowotwory, szczególnie nowotwory estrogenozależne u kobiet, ale również nowotwory przewodu pokarmowego, trzustki dróg żółciowych i inne. No i proszę Państwa, długość życia
spada, o czym myślę już Państwo słyszeliście, ja tylko chciałam pokazać, że takie badania są, iż ta przeżywalność do 70 roku życia w zależności od masy ciała zmniejsza szanse z każdym kolejnym podwyższeniem punktem wskaźnika masy ciała. No i zwykle mówimy, że chrapanie, że otyły, pacjent z otyłością chrapie, że to jest uciążliwe dla rodziny, ale to nie koniec, ponieważ nawykowe chrapanie to przede wszystkim podążanie w kierunku obturacyjnego bezdechu w czasie snu, a to z kolei zagrożenie zasypianiem za kierownicą, nagłym zgonem sercowym i różnymi powikłaniami. No i te zmiany na koniec obciążeniowe otyłości, proszę zobaczyć, zwiększenie BMI o 1 kg na metr kwadrat, powyżej progu 27 kg na metr kwadrat generuje wzrost ryzyka rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych o 15%, nasila zaburzenia dotyczące odcinka LS kręgosłupa i zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, ale również nasila choroby z autoagresji. Tutaj między innymi te cytokiny zapalne ogólnoustrojowe krążące po naszym ustroju mogą powodować, że u pacjentów z LZS-em pogarsza się rokowanie tej choroby, nasila się niepełnosprawność. No i tak jak powiedziałam na początku, z każdego układu możemy znaleźć powikłanie dotyczące hypersekrecji adipocyta krzewnego, choroby tego adipocyta krzewnego, co udowodniła nam pandemia COVID. U pacjentów chorujących na otyłość i zakażonych COVID-em mieliśmy zwiększone po pierwsze ryzyko tego COVID-u o 46%, zwiększone ryzyko hospitalizacji o 113%, ryzyko hospitalizacji na oddziałach intensywnej terapii o 74%, a ryzyko zgonu rosło aż o 46%. Czemu? Ponieważ w chorobie otyłościowej mamy dysfunkcję metaboliczną, mamy upośledzenie procesów immunologicznych, mamy stan zapalny tkanki tłuszczowej, nasilający stan zapalny w całym ustroju. No te czynniki fizyczne, o których powiedziałam, jeśli chodzi o układ oddechowy i cały nasz układ, no i choroby współistniejące, które też zwiększały to ryzyko. Dlatego też lecząc tą chorobę zawsze musimy mieć na uwadze nie tylko redukcję masy ciała, nawet nie masy ciała, tkanki tłuszczowej, ale również to, czym grozi nadmierna ilość tkanki tłuszczowej, czyli jej powikłaniami, no i przede wszystkim starać się dobrać takie leki pacjentowi, które jednocześnie poza redukcją tkanki tłuszczowej trzewnej zmniejszają ryzyko tych wszystkich chorób, a tu Państwo widzą i będą jeszcze dzisiaj słyszeli, że wystarcza 5, 10 do 15% redukcji masy tkanki tłuszczowej, żeby obniżyć ryzyko tychże chorób. Także ja mam nadzieję, że zmieściłam się w czasie. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli czegoś nie dopowiedziałam, polecam nasz podręcznik pod redakcją moją, pana profesora Bogdańskiego i pana profesora Mamcarza, wydany przez PZWL o tytule Otyłości i jej powikłania. Serdecznie Państwu dziękuję i zachęcam do poczytania naszej strony Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, a osoby zainteresowane do współpracy w tym towarzystwie. Dziękuję bardzo.